O kącie ostrym wiadomo, że sinus fi jest równy 5 dzielone przez pierwiastek z 41 oraz, że kotangens fi jest równy 80 Znaleźć wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta fi. No i mamy rysunek poglądowy do tego zadania, gdzie mamy zaznaczony kąt fi i podane długości dwóch boków, długości trzeciego boku nie znamy. Tutaj mamy kąt prosty. Przypominam, że funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym, tak jak pokazywałem w poprzednich filmach, oblicza się jako stosunki odpowiednich boków. Więc, w, żeby wiedzieć, które boki to są te odpowiednie boki, no to musimy je tutaj rozpoznać na rysunku. Więc ten najdłuższy bok, który leży naprzeciwko kąta prostego, czyli ten bok to jest przeciwprostokątna. Jak sama nazwa wskazuje, leży naprzeciwko kąta prostego, przeciwprostokątna. Potem mamy dwie przyprostokątne, z których jedna leży naprzeciwko naszego kąta φ. No i ta przyprostokątna nazywa się przeciwległa, bo leży naprzeciwko tego kąta, który nas w tym momencie interesuje. Przeciwległa. No i jest jeszcze przyprostokątna, która przylega do kąta φ, jest jego ramieniem. To jest przyprostokątna przyległa. Dobrze, no i teraz mamy nasze funkcje trygonometryczne. Sinus kąta fi to jest stosunek długości boków. I to jest tak jak mówiłem w poprzednich filmach, stosunek przy prostokątnej przeciwległej, czyli tej, która ma długość 5, do długości przeciwprostokątnej, a przeciwprostokątna tutaj w naszym zadaniu ma długość pierwiastek z 41 to było dane w zadaniu i rzeczywiście się zgadza. Sinus fi jest równe 5 przez pierwiastek z 41. Dalej mamy cosinus kąta fi. I to jest znowu stosunek. Tym razem musimy mieć w liczniku przyprostokątną przyległą, a tej długości akurat nie znamy. I ona tutaj na rysunku jest zaznaczona jako nieznana wielkość a. Podzielone przez długość przeciwprostokątnej, czyli... Pierwiastek z 41. Dalej mamy tangens, tangens kąta Fi. No i to jest, jak pamiętamy, stosunek przyprostokątnych przeciwległej, czyli tej, która ma długość 5, do przyległej, czyli tej, której długości na razie nie znamy i która ma długość A. Za chwilę spróbujemy obliczyć, ile jest to A. Ale dokończę już wypisywanie definicji funkcji trygonometrycznych. No i mamy kotangens, który poznaliśmy w, w ostatnim filmie, który jest stosunkiem odwrotnym do tego, który jest w definicji tangensa. Czyli tym razem to będzie A dzielone przez 5. No To jest po prostu odwrotny stosunek. No i z treści zadania wiemy, że kotangens jest równy, tutaj mamy w treści zadania to podane, że kotangens jest równy 0,8. No i to nam pozwoli obliczyć wartość tego parametru a, który do tej pory zastępował nam nieznaną długość tego trzeciego boku, no bo wiemy, że a przez 5 jest równe 0,8. No 0,8, no to można było skrócić przez 2, no i to będzie 4 piąte. Teraz. W tym równaniu mogę pomnożyć obie strony przez 5, no i dostanę, że a jest równe 4. No jeżeli a jest równe 4, no to mogę wstawić tę wartość a i obliczyć te poszukiwane pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych, no bo znamy wartość sinusa, znamy wartość kotangensa, a mieliśmy obliczyć wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych. No więc wartość kosinusa będzie równa 4 dzielone przez pierwiastek z 41. No bo jeżeli za A podstawię 4, to dostanę taką wartość. No a wartość tangensa będzie równa 5 czwartych. No tutaj dla porządku mogę jeszcze wartość kotangensa skrócić, tak jak tutaj to zrobiłem. Napisałem, że to jest 4 piąte. W treści zadania było to w postaci ułamka, który jeszcze można było skrócić. Teraz to zdanie można było zrobić inaczej, bo można było długość tego boku a wyznaczyć z twierdzenia Pitagorasa. Ja tutaj specjalnie zrobiłem to z funkcji trygonometrycznych, żebyśmy tej metody się nauczyli, ale możemy zrobić to też inną metodą, czyli tak jak mówiłem, wyznaczyć z twierdzenia Pitagorasa długość boku a, no bo wiemy, że 5 do kwadratu dodać a do kwadratu musi być równe Pierwiastek z 41 do kwadratu. To zrobimy to drugą metodą i sprawdzimy, że się zgadza. Więc A kwadrat mogę od obu stron równania odjąć 5 do kwadratu, i wtedy będę miał taki wzór, że A do kwadratu to się równa pierwiastek z 41 do kwadratu odjąć 5 do kwadratu. No, pierwiastek z 41 do kwadratu to jest 41, po prostu 5 do kwadratu to jest po prostu 25, czyli odjąć 25. A zatem dostaje 41 odjąć 25 to jest 16. Więc a kwadrat jest równe 16, co oznacza, że a musi być równe 4. Czyli rzeczywiście tą metodą dostaliśmy ten sam wynik. No i jak już wcześniej obliczyliśmy wartości funkcji trygonometrycznych, a więc zadanie mamy rozwiązane.